Marta, nie wierzę, że cię widzę. Dlaczego tak rzadko na salona? Ja jak po Halloween wyszłam z grobu po prostu i dzisiaj straszę. Wyglądasz przepięknie. Dlaczego tak rzadko? Dziękuję. Dlaczego tak rzadko? Odpowiedź jest prosta. Ja zazwyczaj, jak wy się tutaj tak dobrze bawicie, to ciężko pracuję na deskach Teatru Kwadrat. Jestem w tej chwili tam w 5 tytułach. Miałam wejść w nową premierę, ale już poprosiłam mojego dyrektora, mówię, błagam. Po prostu muszę mieć jakiś czas też dla siebie. I faktycznie tej nowej premiery teraz nie robię, ale zazwyczaj 19:30 ja wychodzę na deski Teatru Kwadrat. A wy tutaj ścianki, imprezy, no widzisz, żyje się. Serial, film fabularny, czy tak mało jest dobrych scenariuszy, że nie grasz? Właśnie skończyłam zdjęcia do filmu, w styczniu mamy premierę, Wkręceni 2, zapraszam, pracowaliśmy całe wakacje. Serial coś tam się szykuje, nie chcę zapeszać, bo wiecie, zanim nie wejdę na plan, niczego nie jestem pewna, ale faktycznie szukałam czegoś, zrobiłam sobie taką przerwę i teraz szukałam czegoś innego tak naprawdę, żeby pokazać się Państwu z trochę innej strony, co jest zrozumiałe. No ja dojrzałam, proszę Państwa, mnie się już PESEL zmienił, więc wiadomo, że chcę grać już dojrzałe kobiety i gdzieś szukam sobie takich wyzwań. One pojawiają się powoli, pomału, ale pojawiają się, więc wydaje mi się, że kropla drąży skałę i trzeba uparcie dążyć do celu, a dużo gram w teatrze w międzyczasie tak zwanym, a w zasadzie wypełnia mi to mój teraz cały czas i też pracuję nad swoimi projektami, które mam nadzieję, że już niedługo, o których będę mogła już mówić i które ujrzą światło dzienne.